Stryk i zabezpieczamy biznes. Och, żeby to było tak prosto. W tym miesiącu jeden przedsiębiorca stracił kilkaset tysięcy, bo złodziej miał podrobioną kartę SIM i przelew poszedł na zupełnie inne konto. Science fiction? Nie. Okazuje się, że w Polsce stosunkowo prosto złodziej może z telekomu wyłudzić duplikat twojej czy mojej karty SIM i potwierdzić sobie przelewy. Jaki z tego moral? A Jak masz dużą firmę, duże przelewy, to raczej nie stosuj. Potwierdzeń hasłami na SMS-y. Jeżeli masz mniejsze przelewy i stosujesz jednak SMS-y, to specjaliści mówią, żeby założyć sobie zupełnie osobną komórkę, tylko i wyłącznie w celu weryfikacji tych przelewów. To utrudni złodziejowi widomyślenie się, jaką komórkę miałby podrobić. Natomiast w innych systemach, jakieś Google, Facebooki, Instagramy, tam gdzie je stosujesz, mam nadzieję, że stosujesz dwuetapową weryfikację, to niekoniecznie musi być to SMS. To może być jakiś klucz software'owy, Albo klucz sprzętowy. To jest mi się wydaje dzisiaj bezpieczniejsze niż SMS-y. Zatem SMS-y nie są aż tak bezpieczne, jakby się wydawały, jeśli chodzi o weryfikację. W związku z tym, tam gdzie to możliwe, stosuj taki numer, którego inni nie znają, czyli osobną kartę SIM. Natomiast wszędzie, gdzie nie musisz stosować SMS-ów, stosuj tokeny, klucze sprzętowe czy software'owe, żeby ta Twoja kudeczka biznesowa była nieco bardziej przymknięta.